Zapytania na 2013 rok. Poproszę tytułem wstępu przedstawienie przez burmistrza projektu uchwały budżetowej. Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo, ja oczywiście nie będę omawiał tego budżetu. Poproszę Panią Skarbnik, aby w moim imieniu założenia tego budżetu przedstawiła. Chcę tylko powiedzieć Państwu, że przedkładany dzisiaj projekt budżetu tak naprawdę jest budżetem bardzo trudnym. Budżetem, który jednak jest budżetem realnym, ponieważ zawarliśmy tam wielkości, które są do zrealizowania. W przeciwieństwie do budżetu, który stanowiliśmy rok temu, no może nie rok temu, ale budżet stanowiący naszą jak gdyby konstytucję finansową na 2011 rok, te założenia są realne do spełnienia. Nie będziemy, mam nadzieję, musieli dokonywać rewolucji, jeśli chodzi o wielkości tam zapisane. Prawdopodobnie, jeśli dojdzie do sytuacji, w której będziemy musieli zwrócić tą dotację udzieloną na realizację kanalizacji, jeśli do tego dojdzie, to wtedy będziemy to zmieniali. Ale póki co jest on bardzo realny, oparty na realnych założeniach. Oparty na realnych założeniach. Nie ma a priori założonych wielkości takich, że zakładamy, że na przykład w oświacie będzie 1 000 000 zł mniej, a skąd się na to weźmie, to nie wiadomo. Jest biednie, ale realnie. Pani Skarbnik, bardzo proszę o przedstawienie projektu budżetu. Został skonstruowany przy jednym bardzo istotnym założeniu, a mianowicie takim, iż będzie to budżet zrównoważony. Oznacza to, iż zaplanowane w budżecie dochody budżetu łączne odpowiadają łącznym wielkościom po stronie wydatków budżetowych. Po autopoprawkach przedstawionych na komisjach i przegłosowanych przez komisję, ostatecznie budżet po stronie dochodów i po stronie wydatków zamyka się kwotą 44 153 388 zł. Podobnie jak w roku bieżącym, tak również w roku przyszłym i w latach następnych obowiązuje nas zasada równoważenia dochodów bieżących z wydatkami bieżącymi. W przyszłorocznym budżecie założyliśmy poziom dochodów bieżących w wysokości 41 758 261 zł oraz wydatki bieżące, które wynoszą 41 422 261 zł, czyli są nieco niższe od założonego poziomu dochodów bieżących, a jest to zgodne z obowiązującymi przepisami. W planie wydatków przewidziane zostały wydatki majątkowe, czyli wydatki na zadania o charakterze inwestycyjnym na łączną kwotę 2 731 127 zł przy równoczesnym założeniu, iż po stronie dochodów osiągniemy dochody majątkowe w kwocie 2 395 127 zł. Po stronie dochodów i wydatków założona została kwota równa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań, które są zlecone gminie ustawami. Na realizację tych zadań przyznano gminie dotacje we wstępnej wielkości 5 714 565 zł, aczkolwiek jest to, tak jak powiedziałam, wielkość wstępna i może ulec zmianie. Podobnie zmianie mogą ulec ostateczne wielkości zapowiedzianych dla gminy cenia subwencji i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Mimo że założony budżet jest budżetem zrównoważonym,
to jednak zaplanowane zostały przychody budżetu w wysokości 1 946 904 zł, głównie z uwagi na to, iż gmina musi spłacać kredyty, pożyczki i wykupować obligacje, które zostały wyemitowane i zaciągnięte w latach poprzednich. Kwota 1 946 904 zł to kwota planowanych rozchodów, czyli spłat rat kredytów, odsetek i wykupu obligacji w roku przyszłym. Przy czym, jeżeli chodzi o spłaty kredytów, to wynoszą one odpowiednio 989 420 zł. Spłaty pożyczek wyniosą 557 484 zł. A wykup obligacji komunalnych wyniesie 400 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o spłaty pożyczek, to ta wielkość będzie skorygowana nieco na minus z uwagi na informację, jaką uzyskaliśmy, na razie ustną, niepotwierdzoną jeszcze na piśmie, ale taką z pewnością uzyskamy, o umorzeniu jednej z pożyczek, którą zaciągnęliśmy w latach poprzednich. Wniosek został zweryfikowany pozytywnie przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu. Tak jak powiedziałam, oczekujemy wyłącznie pisma potwierdzającego umorzenie w wysokości ponad 50 tysięcy złotych. Na działania związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ustalona została kwota 160 tysięcy złotych, odpowiadająca przewidywanym wpływom z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Przy czym w obrębie tej kwoty przewidziane zostały również środki na realizację założeń przyjętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Kwota przewidziana na ten cel to 7,5 tysiąca złotych. W przyszłorocznym budżecie, zgodnie z podjętą uchwałą Rady, wyodrębniono środki do dyspozycji sołectw. Chodzi o fundusze sołeckie, które zaplanowano na łącznym poziomie 476 946 zł. Projekt budżetu przewiduje zobowiązania, które gmina będzie ponosiła w roku przyszłym. Jedno z nich to zobowiązanie wynikające z planowanego do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, czyli tak zwanego kredytu w rachunku bieżącym. Upoważnienie opiewa na kwotę 3 milionów złotych. Zawarto upoważnienie do zaciągnięcia zobowiązania, o którym już mówiłam, czyli do zaciągnięcia kredytu w wysokości 1 946 904 zł z przeznaczeniem na spłaty rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji. Dodatkowo zawarte zostało również upoważnienie do zaciągnięcia zobowiązań na wyprzedzające finansowanie działań, które są finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Jest to upoważnienie do kwoty 1 35 254 zł. Tego rodzaju upoważnienie zostało zawarte z uwagi na umowy, jakie gmina już zawarła co do programów z dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej oraz tych, które przewidywane są do pozyskania. Inne upoważnienia zawarte zostały w paragrafie 11 uchwały i są to upoważnienia do dokonywania zmian, przeniesień wydatków, do przekazywania uprawnień co do dokonywania zmian kierownikom jednostek organizacyjne gminy oraz do lokowania wolnych środków na rachunkach innych niż ten, który prowadzi obsługę bankową budżetu. W budżecie zostały ustalone trzy rezerwy. Rezerwa ogólna w wysokości 131 648 zł. Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 96 679 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 64 880 zł na wydatki inwestycyjne. Dziękuję bardzo.